Ingresja, a telecafe.com. Wojwik Studios prezentuje Polacy biedacy. W zaległych czasach, kiedy ludzie jeszcze próbowali hodować pszczoły, pojawiły się one, Simsy, i ludzie, które ich wyznawały. Pewien człowiek, pan Władysław, próbował wpaść na pomysł, aby założyć jedną pasiekę wspólną, ludzką. A ten kto nie chciałby pracować, skończyłby na galerze. I tutaj te samochody jadą, widzicie, oni tutaj wszyscy jadą do właśnie, na pasiekę jadą tutaj właśnie. A wszystko dzieje się w Kosmicznej Federacji Kozowa. Poznajcie ich historię, problemy, dylematy i inne takie pierdy chińskie. A tutaj sobie myję nogę, o, tutaj depłem wodę. O, i tutaj sobie siekierą rąbię i tutaj się jakieś takie stare rzeczy pokazują. O, i se baba idzie, która nie jest Meksykanką w ogóle. I tutaj jakieś takie święte obrazki są. No i ona se dalej idzie. No i się nagle wodospad pokazuje. I ta baba z racji, że się nie myła, to ona się cieszy, że ona ten wodospad widzi. Oj, znowu chińskie obrazki. Oj, tutaj wyskakuje on. I oni chcą się całować na jakimś klifie, ale gościu grał w Assassin's Creed'a i dogania Jeepa na koniu i teraz są na jakimś targowisku. No i chłop ogólnie w wodzie jest i się cieszy, że się może umyć, bo w domu bieżącej wody nie ma i ryja drze i teraz włócznią napierdala rybę, oj, coś tam je i oni się tutaj bzykają i on teraz robi zachód słońca. Słuchaj mnie, ty nie zagrasz u mnie w Simsy, no ile ja cię mam razy powtarzać? Nie możesz przekupywać mojej matki. Nie rozumiesz mnie, kurwa, przed chwilą jadłem taki pyszny obiad, a teraz ty mi przyszłaś do domu i pierdolisz, że ja w Simsy nie będę grał. Ja nawet nie wiem, co to jest, człowieku. Co to jest, pizza jakaś? Ja, ale jak ty nie wiesz, co to jest? Halo. Przecież tutaj wszyscy grają w Simsy. Nie wiem, co to jest, ja żebym przyjechał, bo ja miałem pasiekę robić po prostu, no, rozumiesz? Mhm. Ale to co, to inni nie ludzie wiem, na świecie nie grają? Przyjechałem z Katowic tutaj i ci mówię, że po prostu pasieka, a ty cały czas za mną chodzisz, za mną i za moim synem. Czy możesz nas kurwa zostawić w spokoju? No po prostu? Nie, ja za tobą nie chodzę. Pierwszy raz cię w ogóle widzę w tym całym serialu i po prostu przyszłem ci tutaj powiedzieć, że kurwa, ja ci nie będę gotować. Pierdoli cały czas, ja już mam dość, kurwa. Uszy ja, mi bolą. Ja pierdolę? To ty jesteś starym dziadem, który sobie przychodzi na jakiś crispy super obiadek? Kiedy ty zamilkniesz? Nigdy. Nigdy, rozumiesz? Nigdy. Stary dziadu. Stary dziadu purchawy. I jesteś normalnie paskudny jesteś, wiesz? Żeby tak mówić do mnie. Ja jeszcze raz powiem, nikt ci nie będzie obiadków gotował. Zobaczymy. No, zobaczymy kogoś z wygranko. Moje jest wygranko, rozumiesz? I zawsze będzie. No i słuchaj, i pójdziesz do więzienia, rozumiesz mnie? Nie możesz tak tutaj po prostu wchodzić z fałszywymi dokumentami i udawać, że jesteś super, rozumiesz mnie? To jest niemoralne. Nie wiedziałam. Powtórz w ogóle, bo nie słuchałam. Ja jestem Andrzej Rutkowski. Ale kto to jest Andrzej Rutkowski? Bo ja tutaj przyszłam i nie wiem, co tu się dzieje. Ja jestem z zarządu pszczelarzy ogólnopolskich i ogólnoświatowych Pszczelarze. Takich jeszcze nie uchałam. No, to pójdziesz ze mną do domu? Nie. Pierdol się. Bo ty jesteś z TVN-u, a oni w złym świetle pokazują pszczelarzy. Zabieraj to. O, tutaj cię posmyra. Bolał jaja, pszczoła mnie, osa mnie ugryzła. Osy lepsze od pszczół. Ty masz głupia cholero. Idę stąd. No, witam pana. Widzę, że kolejny na pasiek chętny. Bardzo mi tutaj miło pana poznać. Chciałem zainstalować
Simsy? Wy jeszcze w to gracie? Proszę pana. Przychodząc tutaj, wchodząc do tego domu, podpisuje pan regulamin. Nic. To ja może pójdę pogram w Simsy, co? Słuchaj, ja ci jeszcze raz mówię. Wchodząc tutaj, podpisujesz regulamin. Tutaj mam zaliczkę dla ciebie wstępną, żebyś dobrze zaczął pracę, bo niektórych wynagradzamy. 2 złote masz tam. 2 złote? Ja nie będę robił. Sprzed denominacji? To jest jeszcze kujwa gorzej, ty myślisz mnie, że jestem debilem? Tak, ale masz tutaj jeszcze kolejne 2 złote. No weź. Uszy ci miodem zajebało, czy co? Bierz. No dobra, nie chcesz? To gówno dostaniesz. Ja chcę 400. Nie. No to nie będzie pasieki w ogóle. I pójdę grać w Simsy z tą babą, o. Ona się uśmiecha. Wypierdalam, mam tutaj ważniejsze sprawy do roboty. Słuchaj, babo, idziemy w Simsy? No i kurwa, i wtedy on przyszedł. Co to kurwa, co to? Ej, inwajdzi przyszedł. Ej, słuchaj kurwa, to mnie. Tobie... Słuchaj mnie kurwa, pajacu. Jesteś inwajdzi. Ja wam gotować nie będę, rozumiecie? Nara. Widzisz, że wystraszyłeś kobietę kurwa przez to, że jesteś niepełnosprawny. Możesz stąd iść po prostu. Idź sobie stąd. No. Kalekich nie wpuszczamy. No i słuchaj babo mnie, bo ja jedzenie chcę. Więcej jedzenia. Ja chciałbym w ogóle tu jeść cały czas. Ja nie chcę stąd wychodzić nawet. Ja zamuruję się. No to będzie trudne troszeczkę, wiesz? Bo ja też muszę jakieś podłogi pomyć, zrobić sobie inwentaryzację. Słuchaj mnie. Ja ogarnę Meksykankę, ona tu będzie zapierać, a ty będziesz tylko przy kotłach. Nie, nie będę na kurwie przy kotłach. Słuchaj mnie. Ja mam pieniądze, ja chcę ten bigos i idę ze stąd teraz. Pa! Nawet kawy nie wypił dziad. No. Słuchaj, bo przyszła taka baba do mnie z TVN-u i mnie kopowie. A, bardzo dobrze ci tak. Wpuszczasz ludzi z TVN-u? Ja jej wcale nie wpuściłem, ona sama weszła. No, bo ludzie mają nogi i chodzą. A czy bawi cię to, tak? Nie, wcale mnie to nie bawi, po prostu bawi mnie twoja głupota. Bo jesteś debilem. I będę się z ciebie śmiał. Ale dlaczego? Dlaczego jestem debilem niby? Wytłumacz mi to jakoś racjonalnie. Bo nie myślisz. Jakby człowiek myślał? No, to co by zrobił, co? Ja chcę dostać szynkę parmeńską i 2 kotlety super takie. Dlaczego mnie pani wyrzuciła? Bo ty śmierdzisz jakimś ocetem. Denaturatem pewnie tam walisz za sklepem, co? Walisz dyfera. Wcale nie walę w dyfera, ja sobie tylko lewatywę robię. No ale jednak przyjmujesz płyny niedozwolone. I co? I pewnie masz dupę fioletową, tak? I ci płynie narkomanie. No mam, no i co? Super jest, wyróżnia się. I weź ty kurwa, idź baranka w ścianę zapierdol. Nie, ja już to robiłem. No to idziesz teraz powtórz. Nie będę się robił baranka w ścianę, bo mi pani tak każe. To nie będziesz jadł. No i chuj. Pójdę sobie... O! Do Zodiaku na zupkę sobie pójdę. I co? No i gówno. Tutaj ja mam lepsze. Ale jak to lepsze? Przecież w Zodiaku nie ma lepszych. Słuchaj, ja takie mam takie te ja mam z Deep Webu przepisy na dzieci. Ja ci mogę co najwyżej sprzedać Glocka z tubą amunicji. Glocka z tubą amunicji? Po co mi tutaj? Ja mam kule lepsze, laserowe takie, mogę nimi bić, kombosy robić, takie te wpadają mi takie razy 100, a ty mi jakieś gloki tutaj chcesz tutaj sprzedawać, przecież ty barmasz, no ale ja też tutaj kontrabandą handluję, no i co? Nie mogę? Muszę sobie dorabiać, koronawirus jest, ludzie nie chcą przychodzić, a gdzie twoja maseczka w ogóle? Proszę pani, jak ja mogę nosić maseczkę, jak w naszym państwie łamana jest konstytucja? Do widzenia. O! Ja, siema! Siemanko! Po co tutaj przyszłeś? Patrz, obudził się, ale zajebiście. Słuchaj, on przyszedł, bo jak ty umrzesz, to żebyś komputer przepisał mu. Komputer mu przepisać?
Przecież on nawet grać nie umie. Że on nawet coś ty grać nie umiesz, człowieku, co ty? Zbijmy go. Czy ty się na komputerach nie znasz? No słuchaj, kurwa, ten grać nie umiesz. Słuchaj, ja w Simsy, ty, Spying, teraz, kurwa, 6 rano, rozumiesz mnie? I będą pierogi ruskie. Lubię. Wiesz? Wiesz pierogi ruskie? A oprócz tego będą pierogi, ale też te drugie. To nie ruskie. A pyszne są. Pierogi lubię. Ale ja nie mogę jeść pierogów, bo ja jestem niepełnosprawny. Każdy może. Każdy może. Mogę? Możesz. Mogę? Ale mi nie dali nigdy. Ja pozwalam, dam ci pierogi. Słuchaj. A wiesz, pierogi. Że są jeszcze kopytka takie pyszne, wiesz? No, ale weź mu lepiej nie mów o tych kopytkach. Ja chcę spróbować tej ziemniaczanej rozkoszy. Wycinanej z patów. Z mąki ziemniaczanej robionych, pysznych takich. Tak. Z ziemniaczkami takich, z tłuszczykiem, ze skwarkami. Z cebulką krojoną w słoneczny dzień. Ze zrywanym szczypiorkiem o porannym ranku w moim ogródku. I tej pięknej teflonowej patelni z mango. Krojonych moim nożem Kenji. Teflonową powłoką. Nie, Jacuś będą. No, będą tyjo, kopytka, pierogi. Chyba... On żyje! O. Chuja leci. Teflonowa powłoka. To chcę. Te kopytka. Ja pierdolę. Nazwę to pasieka. Nie, czekaj, a jak jest kurwa po łasiku, czekaj. Ej, czekaj, po hiszpańsku!